Państwo, mamy dzisiaj 14 listopada, anno domini 2015. Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Ja może sobie tak przeczytam to w takiej formuły staropolskiej, czyli witam wszystkich i każdego z osobna, komu leży na sercu dobro ojczyzny i dobro konkretnych ziem, na których mieszkają, skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do korony polskiej. Proszę Państwa, mocą tego prawa zwyczajowego leszczyńskich poprzez potrójne wici, pierwsze wici wydałem w Siewierzu 16 października. Ja to czytam, żeby w formalności stało się zadość. Drugie wici przeczytałem 23 października 2015 roku w Warszawie i trzecie wici dałem 6 listopada 2015 roku w Częstochowie. Te potrójne wici zawsze umieszczam na YouTubie i umieszczam na stronie www.sejmwalny.pl. To dla tych sympatyków, dla tych Państwa, którzy widzą nas w tej chwili przez YouTube, przez media internetowe. Drodzy Państwo, witam jeszcze raz wszystkich szlachetnych Polaków, wszystkich rodaków, Wenedów, Sarmatów, którzy dzisiaj przybyli do Konstantynowa Łódzkiego. Konstantynów jest Herbłostoja, szlachetne miejsce, i znajdujemy się w hotelu Leszczyński, ale w miejscowości, w miejscu, które nazywa się Ignacew. I dzisiaj byliśmy na mszy o 7:00, tam jest muzeum też, muzeum w Lutomiersku. I otóż Ignacew to są ziemie, które ma, liczą sobie około do 5000 lat kultury tutaj. Także możecie Państwo kiedyś to sprawdzić sobie, na jakim miejscu i dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w Ignacewie. Można sobie zwiedzić też muzeum, polecamy właściwie oddział muzeum w Lutomiersku, to jest przy kościele w Salezjanach. Witam Państwa za siebie, w jak starożytnym miejscu się znajdujemy. Tu Ignacew trzeba kojarzyć nie tylko jako ulicę, ale jakbyśmy powiedzieli jako ziemię. To takim tytułem wstępu. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy wszystkim, każdego z osobna. Zaraz się troszeczkę policzymy, zinwentaryzujemy, jakie ziemie są reprezentowane. Jest bardzo miło, że kolejny raz mogę Państwa gościć i to już na 10. sesji nadzwyczajnej. Zapowiadam od razu kolejną sesję, 11, która odbędzie się 19-20 na Zamku Wiśniczu. Dla tych, co są z południa Polski, będzie bliżej, dla tych, co z północy, będzie dalej. Ale obiecuję, że będę próbował tak zrobić, żeby na terenie Rzeczypospolitej było najczęściej w centrum, a co jakiś czas sporadycznie raz na południu, raz na północy, żeby to się zbilansowało, prawda? Z tego, co widzę obecnie, właściwie powinien Sejm być bardziej przesuwać się w kierunku północnych ziem, czyli z ziem, nazwijmy to, pomorskich, wenedyjskich, co bardzo mnie też cieszy, bo właściwie z tą ziemią też wiążemy pewne nadzieje. Drodzy Państwo, ja sobie pozwolę na początek przeczytać porządek, bo po to, żeśmy się zebrali i nie chcę przedłużać i chcę, żeby od razu rozpoczęła się debata, ale wypadałoby, zanim oficjalnie, albo właściwie oficjalnie otworzę te obrady, takim potrójnym stuknięciem, i od tego momentu bym prosił, żeby Państwo wstali i uczcijmy minutą symbolicznej ciszy te ofiary, aż mi trudno powiedzieć, drodzy Państwo, osoby, które zginęły w tym zamachu w Paryżu, wiecie Państwo, o co mi chodzi. 140 co najmniej osób zginęło z wczoraj na dziś. Nie spodziewaliśmy się tego, ta nasza data była wcześniej wyznaczona, nie mogliśmy już odwoływać, ale musimy uczcić tych Francuzów i innych chwilą ciszy. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uszanowanie tych ofiar, niewinnych ofiar, które są zapewne skutkiem pewnej polityki, o czym może dzisiaj będzie jeszcze okazja powiedzieć, drodzy Państwo. Chciałem też taką niespodziankę Państwu zrobić, właściwie dzięki Panu Cezaremu Mariuszowi Tołusty, Marszałkowi Ziemi Słowiańsko-Koszalińskiej, który przygotował takie intro i chciałbym, żeby w atmosferę wejść, zanim ostatnio pamiętacie Państwo, że był odgrywany hymn i tak dalej, ale ponieważ myśmy jeszcze nad tym nie debatowali, nie chciałbym teraz nikogo, niczyich uczuć, ani urazić, ani narzucać. W związku z tym pozwolimy sobie tylko zaprezentować ostatnie wydarzenia na terenie Rzeczypospolitej, które się działy. Ja bym Pana Cezarego prosił, żeby odtworzył ten... Czyli to, co się dzieje w ostatnim czasie na terenie Rzeczypospolitej, drodzy Państwo. Bardzo proszę zobaczyć ten wideo. Wielką, ogromną armię patriotów, armię narodowców,
propaganda mojszej troi, aby nas zniszczyć, aby zniszczyć Kościół, aby zniszczyć naród polski. Nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy Kościołem walczącym. Jesteśmy wojownikami wielkiej Polski. Oni nawet tego nie wiedzą. Im więcej atakują, tym bardziej nasza narodowa duma wzrasta. Duma! Duma! Narodowa duma! Lekceważeni w debacie publicznej. Nikt nas nie chce słuchać, a to my jesteśmy przyszłością wielkiej katolickiej Polski. My jesteśmy świadomi swoich korzeni. Jesteśmy świadomi swego dziedzictwa narodowo-chrześcijańskiego. I my jesteśmy gotowi walczyć o to dziedzictwo do ostatniej kropli krwi. Bóg! Honor! Chwała wielkiej Polsce! Proszę Państwa, dziękuję, że wysłuchaliście. Nie będę komentował. No, media publiczne tego nie transmitują. To jest przekaz na żywo, prawda? Nie nam komentować tego, co się zdarzyło pod Stadionem Narodowym w Warszawie, ale to w jakim sensie, bo ten pochód był pokojowy. Sami Państwo wiecie, że większych incydentów nie było. A cały czas tym ludziom, że tak powiem, dorabiano gębę, prawda? Zrobiono z nich rzeczywiście faszystów i tak dalej, a tak dalej. Ale ja już przechodzę do porządku. To jest wstęp, żebyśmy wiedzieli, że jeszcze nadal podlegamy pewnym manipulacjom z tej czy innej strony. Drodzy Państwo, rodzą się pewne nurty narodowe. Ja myślę, że gdyby taki tłum, ten oto młody ksiądz, gdyby taki tłum wykorzystał sposób pójścia na przykład na rząd czy na Warszawę, no to byłoby straszne. Zobaczcie sobie Państwo, jak można w przyszłości, to jest takie ostrzeżenie, takie memento dla rządzących, że jak można szybko w Polsce zrobić pewną rewoltę czy bunt. I my jesteśmy takim organizmem, który ma temu zapobiec. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, że eskalacja, oczywiście druga strona ma broń i tak dalej, i tak dalej. To byłaby jaczka, prawda? Ale ta energia powoli się wyzwala. Tu było widać siłę wulkanu tych ludzi, prawda? Czujecie zresztą to Państwo i nie będę tego komentował, ale mówię. Nasz ruch jest pokojowy, żeby powoli przejmować władzę od tych, którzy właściwie są uzurpatorami czy i generalnie sprawują tę władzę, ale w sposób tak się wydaje, że bardzo nieudolny, zadłużając nas, depopulując, dezindustrializując i tak dalej, Państwo wiecie. Ja przeczytam porządek 14 listopada, dnia pierwszego, czyli tej części przedpołudniowej i od razu przejdziemy do debaty. Natomiast chciałbym jeszcze przed tym, żebyście Państwo, jeżeli możecie, to bardzo bym prosił, żeby każdy marszałek wstał i powiedział, że jest obecny i że jest tutaj, zaznaczył swoją obecność ziemską, że tak powiem, to jest po pierwsze. Pana Krzysztofa, rozumiem, przez aklamację możemy dalej traktować Krzysztofa Piotra Leszyńskiego, że jest szefem komisji skrutacyjnej. Czy jest na to zgoda, żeby dalej był szefem komisji skrutacyjnej? Jest. Nie słyszę sprzeciwu. W związku z tym pana Krzysztofa bym tylko poprosił, żeby policzył, ile ziem z własną ziemią jest reprezentowanych dzisiaj, żebyśmy wiedzieli, ile ziem z 50. 41 jest oficjalnie krajowych, a 9 jest nieoficjalnych. Czyli cały świat jest tutaj, ma miejsce. Zapraszamy posłów z całego świata do obrad. A teraz bardzo bym prosił, żebyście podnieśli właśnie karteczki, zielone może, i pan zinwentaryzujemy, ilu nas jest w sensie marszałków, prawda? 40. O, proszę bardzo. I policzmy. 41, 2. Witam. Dzień dobry. O, proszę bardzo. Czy tam są Warszawa dopisała, tak? To jest numer? 19. Będzie na pewno. O, pan jest też z Warszawy. Wysiądźcie panowie koło siebie gdzieś. Ja tu się do pana może dosiąść. No jasne, bardzo proszę. Tu jest jeszcze 19, panie.
19. Pan też 19. To jest ten pan, a Marek kończy. Tak. Ile mamy, panie Krzysztofie, pan tu wyszedł? Bo jeszcze będzie. Jeszcze ziemia do Bosztandetu, która nie dojechała, ale dojedzie. I... Ale nie, na razie ile? To będziemy później mówić. Na razie jest ile? Będzie to trudno wychodzić. Przesunięcie. 17 ziem podniosło mandaty. Podniosło mandaty, dobrze. 17 ziem, drodzy państwo, troszeczkę mniej niż w Niepołomicach, ale to był okres wyborczy. Ja proszę bardzo o ciszę, przeczytam porządek. Część przedpołudniowa, jako Sejm Walny Uchwałodawczy. Stosunek Sejmu Walnego ziem do wyborów z 25 października 2015 roku do Sejmu i Senatu na Wiejski. Czy wybory były sfałszowane? Możliwa uchwała sankcji. Ja nie będę w tej fazie nic komentował, ja odczytam jeden do jednego, drodzy państwo, co w przyszłości powinien robić sekretarz. Jak nam się uda powołać sekretarza, to sekretarz nie ma obowiązku, znaczy nie powinien nic przekształcić, on ma czytać jeden do jednego i nie komentować. Więc ja się teraz zabawiam w sekretarza sejmowalnego i czytam jeden do jednego bez komentarza. Drugi punkt obrad przedpołudniowych. Co z wyborami samorządowymi na Nadolnie 2014? Są ważne czy nie? Wezwanie Sądu Najwyższego do wydania w tej sprawie postanowienia w terminie 14 dni pod rygorem infamii. Możliwa uchwała sankcji. Trzeci punkt obrad. Czy Sejm Walny wzywa sejmiki ziemskie do organizowania referendum w sprawie odwołania obecnych władz lokalnych z sejmikami wojewódzkimi włącznie? Propozycja, by w sytuacji, gdyby wybory 14 listopada 2014 roku do 30 marca 2015 roku, nie z 2016 roku, przepraszam, ale tu jest pomyłka ewidentna, nie zostały uznane za nieważne, nie były, etc. i nie wyznaczono nowych wyborów samorządowych na 2015 rok, to wówczas sejmiki ziemskie rozpoczną lokalne referenda odwołujące władze lokalne. Szczególnie chodzi tu o władze powiatowe, radnych i władze sejmików wojewódzkich radnych. Możliwa uchwała sankcji. Czwarty punkt. Stosunek Sejmu Walnego Ziem do postanowień Synodu Biskupów w Rzymie zakończonego 25 października 2015 roku. Możliwa uchwała sankcji. Głosowanie nad uchwałą sankcytem, czy Sejm Walny powinien rozpoczynać obrady od modlitwy za ojczyznę Piotra Skargi. Wniosek posła ziemskiego ziemi bielsko-białskiej Artura Skłodowskiego. Szóste. Czy Sejm Walny w sensie prawodawczym, to jest sukcesji władzy, nawiązuje do dorobku prawnego Sejmu Czteroletniego oraz państwowości z tego okresu, kwestii czasów saskich i elekcji Stanisława Poniatowskiego. Co z państwowością II RP, PRL, III RP? Możliwa uchwała sankcji. Siódme. Trzy obrady nad rotą przysięgi marszałka sejmowalnego, sekretarza sejmowalnego oraz posłów ziemskich na Sejmie Walnym. Możliwa uchwała sankcji. Obrady nad hymnem śpiewanym na Sejmie Walnym Bogu Rodzica, Boże Coś Polskę, Rota. Możliwa uchwała sankcji. Dziewiąte. Czy Sejm Walny chce wyłonić deputację do prezydenta w sprawie postulatów sejmowalnego? Możliwa uchwała sankcji. Dziesiąte. Czy Sejm Walny obiera podwojewodów i podstarostów? Możliwa uchwała sankcji. Jedenaste. Elekcja arbitra sędziego pokoju. Arbitra, myślnik sędziego pokoju, sędziego sejmowego przy Sejmie Walnym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy posłami. Możliwy akt elekcyjny. Głosowanie nad infamią dla Olgi Tokarczuk za antypolskie wypowiedzi. Możliwa uchwała sankcji. 13. Głosowanie nad infamią dla Adama Michnika, i objęcie ofiarą medialnego Agora oraz Gazety Wyborczej, antypolskiego organu prasowego. 14. Debata i głosowania nad używaną przez Sejm Walny terminologią dotyczącą sejmikowania. Czy listy społeczne, czy sejmiki ziemskie? Wniosek posła ziemskiego, ziemi gdańskiej, Konrada Daniela. Możliwa uchwała sankcji. Debata i głosowanie nad polską ziemią. Obszar, zakaz sprzedaży obcokrajowcom. Uchwała w sprawie zwolnienia więzionych rolników broniących ziemi, polskiej ziemi. Możliwa uchwała sankcji. Debata i głosowanie nad polskimi lasami. Obszar, zakaz sprzedaży obcokrajowcom. Możliwa uchwała sankcji. Debata i głosowanie nad polskim majątkiem narodowym. Rozpoczęcie ruchu egzekucyjnego, to jest odzyskiwania sprzedanych przez bolszewików partie polityczne dóbr narodowych. Możliwa uchwała sankcji. Debata i głosowanie nad polskim budżetem narodowym. Zakaz deficytu. Kto jest odpowiedzialny za polskie zadłużenie? Czy będziemy ich to spłacać? Możliwa uchwała sankcji. 19. Uchwała w sprawie rozłożenia infamii na ministra zdrowia Mariana Zembali za podpisanie rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro, finansującego z publicznych pieniędzy zapłodnienie pozaustrojowe. Możliwa uchwała sankcji. 20. Jak najszybciej należy abrogować ustawę o in vitro, ustawę o bratniej pomocy i jak najszybciej wypowiedzieć konwencję o gender. Jako Sejm Walny dajemy na to parlamentowi na Wiejskiej, to jest oczywiście taki dezyderat, projekt dezyderatu, i prezydentowi czas do 30 marca 2016 roku. Po tym terminie będzie infamia dla większości parlamentarnej i prezydenta ma też inicjatywę ustawodawczą, pan prezydent. Możliwa uchwała sankcji. Przedostatni, 21. punkt, udrożnienie kanału Bydgoskiego w celu przywrócenia żeglugi na potrzeby przewozów pasażerskich oraz transportu towarowego. Wniosek ziemi bydgosko-inowrocławskiej. I ostatni punkt, zapewnienie ujęć wody głębinowej dla ludności na wypadek wojny i braku dostępu do wody z wodociągu. Wniosek ziemi bydgosko-inowrocławskiej. Zanim przystąpimy do zastanowienia się, który z tych punktów, bo logiczne, że będzie ciężko wszystkie omówić, ja zapytam się państwa, czy ktoś, czy jaka ziemia składa jakie wnioski, prawda? I będziemy próbować je przegłosować. Proszę bardzo. Może od tyłu idziemy, czyli ziemia pierwsza, ziemia, bardzo proszę.
Podejdźcie tutaj pani tak, od bokami. Bardzo was proszę, zgłaszajcie wnioski, bo być może ten porządek, który ja narzucam, nie jest tak ważny jak wnioski, które wy narzucicie i my przegłosujemy. Bo to od nas zależy, który z tych punktów będziemy obradować, debatować i podejmować uchwały. Bardzo proszę. Przedstawić się i ziemia zawsze, słuchajcie. Jadwiga z ziemi tarnowsko-bielickiej i mamy dwa wnioski do porządku obrad. Pierwsza sprawa, tak, ja sobie zapiszę, to tak? Ziemia prosi o wyjaśnienie słowa infamia. Dobrze. Bo dopatrzyli się tego znaczenia i nie są pewni konsekwencji. I drugi punkt, mamy propozycję jeszcze jednego hymnu do rozpatrzenia. I to można byłoby od razu przegłosować, czy w ogóle ten hymn wchodzi jako propozycja, to wtedy by ten punkt był aktualny, że tylko te trzy propozycje, a gdyby ziemie miały ochotę zapoznać się, to mamy przygotowaną prezentację tego hymnu i wtedy odraczamy do następnego Sejmu, gdzie już po prostu byłoby głosowanie nad konkretnym hymnem. Dziękuję. Kto kolejny, proszę państwa? Proszę bardzo, od tym idziemy. Bardzo proszę. Może jakby pan bokiem, myślę, że to są kamery, nie, jakby pan był taki uprzejmy. Albo z tą stroną, albo z tą stroną. Maciej Strojek, Ziemia Podlaska. Ja proponuję odroczenie punktu drugiego, pierwszego, drugiego, szóstego, dziewiątego, dziesiątego i dwudziestego. Jeszcze raz, powoli, odroczenie, tak? Odroczenie punktu. Drugiego. Drugiego. Z pierwszego też. Pierwszego, dobrze. Szóstego. Szóstego. Dziewiątego. Dziewiątego. Dziesiątego. Dziesiątego. I dwudziestego. Dwudziestego, dobrze. Opcjonalne te końcowe, pierwszy na pewno. I teraz dlaczego? Punkt szósty dotyczy legalności władzy obecnej, czyli III Rzeczpospolitej. Tak. I z legalności władzy Rzeczypospolitej wynika cała reszta, czyli takie rzeczy jak wybory do Sejmu i Senatu, wybory samorządowe. No i pozostałe punkty nie mogę przeczytać. A na przykład deputacja do prezydenta, jeżeli uznamy trzecią Rzeczpospolitą za nielegalną, to prezydent jest automatycznie też, więc deputacja jest bez sensu. Czy obiera podwojewodów i podstarostów. Tu opcjonalnie do odroczenia, bo można niezależnie ich powołać, ale jeżeli mieliby pełnić funkcje z obecnymi, którzy są nielegalni, to nie ma sensu. I punkt 20. Abrogacja in vitro, czyli ustaw podjętych przez i tak dalej. Ustaw podjętych przez Sejm, który jest nielegalny, więc bez sensu je abrogować. Dziękujemy. Kolejny pan, proszę bardzo. Cześć Boże, Ziemia Katowicka, Mysłowicka, Sławomir. Tutaj wniosek Ziemi Katowickiej do pana marszałka z prośbą o wystosowanie kondolencji do rządu francuskiego w związku z zaistniami atakiem terrorystycznym w dniu 13 listopada. Dziękuję. Dziękujemy. Ktoś kolejny jeszcze, kto z państwa odnośnie wniosków? Chodzi o nowe wnioski, czy o stosunkowe? Tak, czyli słuchajcie, z jednej strony możecie się już ustosunkować do porządku, czyli wyartykułować, które uważacie za ważne, które nieważne, bo musimy, ja muszę jako marszałek, jaki mam problem? Przecież wiadomo, że wszystkim nie mówimy, które uważacie za ważne, nieważne. Bardzo bym prosił zabierać głos i ewentualnie, które, tak jak pan wykreślamy, ewentualnie ja, co Ziemia proponuje od siebie jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Jakie wnioski Ziemia proponuje? Bardzo proszę pana o głos. Przedstawić się i... Tak, nazywam się Jan Morek, jestem z ziemi warszawskiej. I mam pewną propozycję, ponieważ nasz kraj jest w takiej sytuacji, której żadna nasza decyzja, żadna propozycja nie będzie realizowana w tym systemie. Dlatego proponowałbym, korzystając z tak dużego grona prawdziwych Polaków, proponowałbym, żeby powołać na dzisiejszym spotkaniu taki mały zespół, no wtedy 20 kilka osób, prawda, powołać zespół, który by chciał popracować. Mamy przygotowany nowoczesny program nowego państwa, nowej teorii państwa i chcielibyśmy, żeby można było z
doprowadzić do zdobycia władzy. Jeśli się władzy nie zdobędzie, to nic nie zrobimy. Niszczą nas i będą niszczyć dalej. Dlatego jeśli uda nam się zdobyć tą władzę, a mam przekonanie, że jest taka możliwość, to będziemy pracować przez ten okres 4 lat, jaki w tej chwili możemy stworzyć nową, mocną organizację. Organizację pod nazwą Organizacja Narodu Polskiego. To jest jedyna nowoczesna nazwa nowego państwa. I prosiłbym państwa wszystkich tutaj o wzięcie pod uwagę. Ja mam bruzdopisie na razie program, ale ten program będzie na tym spotkaniu. Chciałbym pierwsze spotkanie takie zorganizować w Warszawie i na tym spotkaniu zatwierdzić ten projekt programu, żeby można było uznać, że ten program jest adekwatny, jest możliwy do zrealizowania. Bardzo o to państwa proszę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Kolejny. Bardzo proszę. Witam szlachetnych rodaków. Nazywam się Beata Andrejas. Jestem marszałkiem Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. I wnioskujemy o takie punkty programu. Porządku, przepraszam. Nie szkodzi, uczymy się wszyscy. Uznanie obowiązywania konstytucji kwietniowej. Ale ja muszę zapisać. Uznanie, tak, uznanie. Obowiązywania konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Dobrze, dalej. Na podstawie której można unieważnić legislację od 1944 do 2015 roku, czyli PRL i III RP. Dobrze, dalej. Oraz umożliwi to wystąpienie o reparacje wojenne, szczególnie od Niemiec, w wysokości 1 biliona dolarów amerykańskich oraz zawarcie traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej, którego nadal brak. Bo hitlerowskie Niemcy, III Rzesza napadły na drugą RP. I to odtworzenie drugiej RP poprzez uznanie sukcesora prezydentów drugiej RP na uchodźstwie po prezydencie Raczkiewiczu, który od 1939 do 1947 był na urzędzie. Po nim sukcesorem był August Zaleski od 1947 do 1972. Mianował swoim następcom Juliusza Nowina-Sokolnickiego w 1972 i Juliusz Nowina-Sokolnicki był na urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie do 2009 roku. A od 2009 roku po jego śmierci 17 sierpnia przejął zmianowania ten urząd prezydenta drugiej RP Jan Zbigniew Potocki. I tutaj wezwanie pana prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego o stawienie się na kolejnym sejmie walnym. Jeszcze i raz zajęcie stanowiska. Jan Zbigniew Potocki, który jest prezydentem drugiej RP od 17 sierpnia 2009 roku. Ja tutaj ten punkt uważam, że pani wyczerpała. Wezwiemy prawdopodobnie dzisiaj, ale jeszcze kolejne są jakieś punkty? Nie, dziękuję. Dziękuję. Ja to zaraz podejmę. Kto jeszcze? Proszę bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Każda ziemia może się wypowiedzieć. Nikomu nie. Tylko bardzo proszę skrótowo, bo będziemy nad tym za chwilę tym porządkiem debatować, dobrze? Czyli proszę bardzo, daję głos. Sławomir Salomon, poseł ziemi wrocławskiej. Miałbym takich 6 wniosków. Sławomir Salomon. Ja sobie muszę zapisać, bo ja od razu się muszę odnieść. Salomon, dobrze? Ziemia wrocławska, dobrze? Proszę mówić. W tej chwili mamy w związku z prowadzeniem pewnych działalności firm technologicznych opatentowanych i o skali, bym powiedział, światowych. Wypowiem się w kategorii gospodarczej, bo to jest, bym powiedział, fundamentem dla naszej. Ale jaki porządek pan proponuje? Bo to jest bardzo ważne. Ja to podejmę, tylko proszę jakoś syntetycznie to podać. Na razie taki wstęp. Zagaja pan, ja wiem, ale proszę tak. Z racji tego, że po raz pierwszy u państwa się mam przyjemność wypowiedzenia, w związku z tym... Nie przerywam panu, tylko najpierw, żeby pan powiedział na przykład, że proponuje pan punkt i pan spróbuje to powiedzieć i rozszerzy go. Tak jak pani Beata powiedziała przed chwilą. Chciałbym wprowadzić punkt dotyczący sprawowania układu monopolistycznego, zakazu sprawowania układu monopolistycznego przez wygrywane
układy partyjne. W tej chwili mamy trzyinstancyjność, która jest bardzo niebezpieczna, jeżeli okaże się, że nie mamy kontroli nad tym, co się wydarzyło w Sejmie, w Senacie i u prezydenta. Ale jeszcze raz, bo nie rozumiem, musimy zrozumieć, Państwo zrozumieliście, myślę, że debata to jest debata polityczna byłaby, tak? Na temat systemu partyjnego, tak? Dokładnie. Ostrojowa debata. Żeby zakazać trójinstancyjności jednej grupie politycznej to, co się w tej chwili wydarzyło. Dobrze, dobrze, rozumiem. Może tak bym chciał. Dobrze, to jest logiczne, tak. Zakaz trójinstancyjności, zakaz, dobrze. Dwa, wprowadzenie dwuletnich maksymalnych kadencji sprawowania urzędów takich predysponowanych typu samorządowych, jak prezydenta czy, radnych miasta i no powiedzmy na poziomie samorządowym. Czyli kadencyjność. Kadencyjność. Trzy. Trzy. Sądowa ława przysięgłych. We Wrocławiu uzasadniam, że wygrywają firmy fikcyjne, nieistniejące. To co zresztą marszałkowie mi odpowiedzieli, pisząc do odpowiednich ludzi w tym... Czyli powrót ław przysięgłych po prostu, tak? Dobra. Tak. Cztery. To jest trochę kontrowersyjna sytuacja, mianowicie mamy debatę na temat funkcjonowania ekwiwalentu konkordatu, czyli nie wiem czy Państwo wiecie, ale konkordat rocznie nas Polaków kosztuje 1,04 PKB, natomiast na wojsko płacimy 1,94 PKB, no i to nie jest, bym powiedział, dla innych różnych organizacji, bym powiedział, konkurencyjne ze względu na to, że to jest obowiązkowa składka roczna. Czyli konkordat kwestia, rozumiem. Dalej jeszcze? Zakaz sprawowania władzy w instancjach rządowych przez osoby powiązane w pierwszym rzędzie rodzinnym. Tak jak to zrobił czyli Senat. Nepotyzm, znaczy walka z nepotyzmem. Tak, Senat Stanów Zjednoczonych, że członkowie najbliższych rodzin nie mogą sprawować stanowisk. Okej, okay, rozumiem. Coś jeszcze? Ustalenie, znaczy debata na temat ustalenia legalności wyborów powszechnych i uzasadniam to tym, że w oparciu o ilość frekwencyjną, to znaczy jeżeli to co do niedawna mieliśmy sytuację sprzeciwu nas społeczeństwa nad legalnością wyborów, ujawniając się przez absencję, czyli niechodzenie do wyborów, to jest pewnego rodzaju protest i w przypadku, kiedy do tej pory nie mieliśmy przekroczonej granicy 50%, to ja na przykład, nie mając swojego kandydata, bo tak skonstruowany jest system wyborczy, nie byłem w stanie opowiedzieć się za kimkolwiek, w związku z tym nie poszedłem. A my, czyli my nie chodzący do ostatnich wyborach na wybory, reprezentujemy największą grupę, czyli 49%. Druga grupa to jest PiS 37%. W związku z tym, nie mając wpływu, mając tak ułożony system wyborczy, chciałbym ewentualnie podyskutować nad cofnięciem, jakby to powiedzieć, nieuzasadnionych z mojego punktu widzenia oczywiście, decyzji, które były sprawowane przez rządy mniejszościowe. Nigdzie na świecie nie ma tak, że mniejszość rządzi większością. A to mieliśmy przez sporo ostatnich kadencji. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Nazywam się Stefan Kamarz, jestem marszałkiem prowincjonalnym i ziemi częstochowsko-myszkowskiej. Mam tylko jeden punkt do dzisiejszego układu, żebyśmy od dzisiaj uchwalili uchwałę Senset odnośnie świętego prawa własności na ziemiach polskich. Uważam, że to do dziś nie jest sprawa, że tak powiem, poważna. Własności. Tak, dziękuję. Ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę. Krzysztof Król, marszałek ziemi prowincjonalnej opolskiej. Mamy kilka punktów, w tym jeden dotyczący trzeciego Owici. Prośba, żeby ogłaszać je przynajmniej 3 tygodnie przed, ponieważ jeśli mamy mieć taki porządek, że najpierw gmina ma zabrać głos, to potrzebuje z tydzień. Potem jeśli ma powiat zabrać głos, to potrzebuje zgromadzić się i opowiedzieć się. A potem jeśli mamy jeszcze się spotkać w województwie, czyli w prowincji, też potrzebujemy czas na to spotkanie. Dawniej były sejmy co 2 lata zwoływane, teraz jeśli będą co miesiąc, to oczywiście tego nie wprowadzimy, nie da się. Ale prośba jest taka, żeby to tak porządek zrobić, żeby... Wypowiem się w tej sprawie. Już wiem o co, bo odsłuchamy Państwa, także no bo akurat wypowiem się. Tak. Drugi punkt. Kolejny punkt to
nasza ziemia odrzuca wszelką religijność. Wszelka religijność, dobrze. Na Sejmie. Znaczy, jesteśmy, szanujemy się, jesteśmy wszyscy religijni i dobrze, jeśli każdy z nas ma jakieś wartości, ale nie chcemy, by to, jak gdyby część społeczeństwa była przymuszana, żeby to miało charakter religijny. To, bo należałoby się zastanowić, być może jest to tylko Sejm dla katolików na przykład. Wtedy nazwijmy to, nie wiem, ale obiecuję, że dzisiaj to obdebatujemy. Dalej. Nasza ziemia też nie widzi sensu śpiewania hymnu, także to też odrzuciła. Tak. Kolejne, poparliśmy uznanie... I też nie popieraliście przysiąg, prawda, poselskich tak, też? Ja wiem, tak. Przysiąg. Jako w ogóle sprzeczne z naukami Chrystusa, powiedzmy sobie to szczerze. Chrystus powiedział, nie przysięgajcie, wasze tak ma być tak, wasze nie, nie. Rozumiem. I w liście świętego Jakuba jest to potwierdzone. Chrystus powiedział, że jeśli będziecie przysięgać, jeśli ktoś wam każe przysięgać, to jest to od złego. Ewangelii Mateusza. Będziemy o tym debatować. Od złego, nie pan nie, nie rozwija, bo będziemy debatować. Wtedy pan zabierze głos i inni też. Proszę tylko mówić o porządku. Nasza ziemia też proponuje, żeby debatę na temat obrony obywateli przed komornikami. Nieuczciwym działaniami komorników. Czyli rzecznikowanie rzecznika praw, który zabezpiecza rozum. Coś w tym stylu. No i uznajemy, to jest też uważamy za ważny punkt, uznajemy legalność drugiej RP do 1939 roku z uwagi na to, że tylko wtedy możemy żądać odszkodowań za napaść na państwo polskie, a nie tylko odszkodowania nam się należą od Niemców, ale także od Rosjan, którzy napali w 1920. I to olbrzymie. Mhm. Tak, przyjąłem, bardzo ciekawe. Dziękuję. Pani jeszcze, proszę bardzo. Małgorzata Ewa Kiszczek, ja jestem marszałkiem prowincjonalnym ziemi rybnickiej. Zostałam po prostu wydelegowana też i ludzie mojej ziemi bardzo upominają się, żeby Sejm nasz zwrócił się do rządu, a rząd zwrócił się do rządu amerykańskiego na ujawnienie rozmowy, która była pomiędzy braćmi Kaczyńskimi w Smoleńsku przed katastrofą. To wyjaśni całą sprawę katastrofy i wyjaśni, kto ma krew na rękach, jeżeli chodzi o zamordowanie tych ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie. Drugą propozycję mam taką, że którą przedstawiam. Tak. Mam taką, że ludzie z mojej ziemi dopominają się, żądają, żeby upomnieć się, żeby nasz Sejm walny upomniał się o to, żeby komuniści stanęli wszyscy przed wielkim światowym trybunałem wojskowym, żeby odpowiadali za zbrodnie dokonane na narodzie polskim i żeby to objęło komunistów z PRL-u i z PRL-bis. Dziękuję. Ktoś jeszcze państwa? Bardzo proszę, każdy może. Marszałek powinien nawet tutaj coś wnieść. Proszę bardzo. Witam. Nazywam się Radosław Patlewicz, jestem marszałkiem ziemi krośnieńskiej i zgłaszam wniosek proceduralny, aby projekt zgłoszony przez ziemię myszkowsko-częstochowską był procedowany przed punktem 15, czyli przed punktem debata i głosowanie nad polską ziemią. Rozumiem. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Pan? Bardzo proszę. Pan Patlewicz, ziemia krośnieńska, tak? Tak. Maciej Strojek, ziemia Podlaska. Chciałbym, bo uzasadniłem odroczenie punktów wcześniej wymienionych. Tak, ja zaratowałem. Tak. Od zależności od decyzji nad punktem 6, ale chciałbym jeszcze opcję dać taką, żeby ten punkt 6 też odroczyć, bo... Ale jesteś, bo mówię o legalności. 1, 2, 6, 9, 10, 20. A, dobrze, świetnie. I teraz uzasadnienie tylko dlaczego jeszcze. Mamy komisję konstytucyjną, tak? Tak. I ona ma decydować o ciągłości tak. Sejmu walnego. W związku z tym, jeżeli uzna ciągłość drugiej, pierwszej czy którejkolwiek Rzeczpospolitej, no to automatycznie nie uznaje legalności trzeciej. I też moim zdaniem propozycja pani Andreas podlega pod kompetencje właśnie tej komisji. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Dzień dobry. Witam wszystkich Polaków.
Proszę Państwa, mam taki Proszę Państwa, przedstawi ziemię, powiedzmy. Mirosław Kidziński, ziemia Kłodzko-Wałbrzyska. Proszę bardzo, proszę mówić. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz i chciałbym przedstawić taki wniosek o to, żeby rozpatrzeć legalność w ogóle wszystkich urzędów w Polsce, wszystkich instytucji, dlatego, że mam tutaj, proszę Państwa, zgłoszenie, że od 2012 roku ten system jest nielegalny. Wszystkie instytucje w Polsce są prywatnymi geszeftami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. I my nie mamy z nimi żadnej umowy. Jesteśmy zupełnie wolnymi od wszystkiego. Musimy ten wniosek rozpatrzyć jako główną debatę naszych obrad, bo reszta nie ma w ogóle nad niczym sensu. Bo jeżeli nie omówimy tego, musimy w całości zdelegalizować to, co obecnie funkcjonuje, gdyż to jest na naszą, powiedzmy sobie, zgubę. Ja to rozwinę w późniejszej debacie. Głównie chodzi o finansowy system, który zniewolił świat. I ten system jest już nielegalny od 3 lat. Dokładnie 25 grudnia 2012 skończył się stary finansowy świat. Ale nam się wmawia, że on jeszcze jest. Jest już wiele ludzi w Polsce, którzy głoszą te rzeczy. Oczywiście są represjonowani, ale jak wiecie sami, za nami jest prawda. Czyli i zgłaszam, żebyśmy podjęli pod obrady dokładnie legalność wszystkich instytucji, od Sejmu, prezydenta, po nawet radio, telewizję i inne instytucje, które narzuciły nam przymusowe daniny. Ktoś jeszcze z Państwa? Jeszcze uzupełnienie, tak? Bardzo proszę. Wypowiedzcie się do końca. Bardzo proszę. Maciej Strojek, Ziemia Podlaska. Ja mam pytanie do Pana Marszałka. Czy ten moment, chwila, w której jesteśmy, ma służyć odniesieniu się do propozycji porządku obrad? Czy ma służyć rozszerzeniu? Wnoszeniu nowych propozycji? Proponuję raczej to drugie. Rozszerzenie. Nad porządkiem będziemy dopiero głosować. Rozumiem. Będziemy głosować. Potem ja skonsultowałem, wie Pan, jeżeli jest 40 czy w tej chwili punktów, no to nie mówimy wszystkich, ja muszę ustalić priorytety i poddać pod debatę, czy uzyskam Waszą zgodę. Za chwilę Panu powiem, będzie jeszcze Pan mógł zabrać głos. Każdy z Państwa może w każdej chwili podnosić rękę i spróbować zabierać głos. Natomiast na tym etapie bym prosił, żeby, ja już zrozumiałem, żeby zabrał kolejny, że tak powiem. Dobrze, chciałbym tylko powiedzieć, że uważam, że te wszystkie nowe propozycje powinny być wnoszone w głosach wolnych. Jeszcze raz? W głosach wolnych. Wolny, dobrze. Bardzo proszę jeszcze. Bardzo proszę. Tylko słuchajcie, kończcie już, bo nie skończymy tak. Porządku. Ja chciałam wnioskować o punkt represje posłów ziemskich. To powoli, bo to jest tak. Ponieważ w tamtym tygodniu jeden z posłów naszego sejmiku ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej, został aresztowany na 48 godzin, pan Wojciech Strąg, kilka dni przed drugą sesją sejmiku. W niejasnych okolicznościach, bez podania kwalifikacji prawnej, a z aresztu doprowadzony na przesłuchanie w charakterze świadka. A zna Pani nazwisko prokuratora i sędziego, bo byśmy już od razu to podjęli. Od razu, bo to od tego trzeba zacząć. Tak. To upoważniam Panią, żeby na następnej sesji, bo to byśmy od tego zaczęli, ale jak nie mamy prokuratora, no to mówimy ogólnie, prawda? To jest bardzo ważne. Także mogą się takie represje powtarzać, powinniśmy zbierać. Ale można się dowiedzieć. Niech Państwo będzie się dzisiaj jeszcze dowiedzieć, nawet teraz, się Pani udało teraz. I ja także jestem represjonowana. To zaraz o tym będziemy mówić, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Pan Krzysztof jeszcze. Bo musimy od razu do tego prokuratora... On nie jest w areszcie. Ja wiem, ale prokurator wydał nakaz, tak? Czy ktoś go zatrzymał, czy policja, no też go musiał zatrzymać. 48 nawet może policja. Szanowny Panie Marszałku, Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie, Szanowni Posłowie Ziemscy. Krzysztof Leszczyński, Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej. Ja tylko chciałbym wnieść o rozszerzenie punktu dotyczącego osób objętych infamią. Chciałbym, aby ta lista została rozszerzona o 4 polskich europarlamentarzystów głosujących w Parlamencie Europejskim za zmuszeniem Polski do przyjęcia obowiązkowych kwot uchodźców. No bo uzasadnienie. Sejm walny na sesji ubiegłej, ostatniej sesji w Niepołomicach głosował nad objęciem infamią przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Czyli logicznym się wydaje, aby teraz objąć polskich parlamentarzystów, europarlamentarzystów. Podaję. Lidia Geringer de Oedenberg, Danuta Hübner,
Jeszcze raz, Lidia Geringer. Lidia Geringer de Odenberg. To jest Polka. Reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim. Druga osoba. Danuta Hiwnier. To jest była polska komisarz. Róża Thun. Tak. I Michał Woń. Chyba logicznym się wydaje, jeżeli objęliśmy im panią. Dziękuję. Proszę Państwa, zanim ja zacznę, jeżeli Państwo pozwolicie, zacznijmy od tego ostatniego wniosku, żeby z nami się liczono, bo jesteśmy organizmem sprawczym i Państwo powoli to widzicie i ja bym chciał, żeby tak cały czas było. Jesteśmy organizmem sprawczym i niektórzy, ja trochę dostaję w tym momencie adrenalinę, jak takie coś słyszę, bo wiem, że jesteśmy skuteczni. Natomiast muszę, nawet mi to podpowiada poseł z ziemi koszalińsko-słowiańsko-słowiańskiej, pan Cezary, żeby wytłumaczyć to z infamia. Otóż, drodzy Państwo, infamia jest to prawo naturalne, które polega na tym, że każdy organizm żywy, jak się Państwo przyjrzycie, każdy organizm żywy ma swój organ obronny, tak? Zwierzęta mają zęby, pazury i tak dalej, i tak dalej. Tak Stwórca pomyślał, w sensie teologicznym, czy w sensie ewolucyjnym, jak to woli, ale Stwórca tak pomyślał, że każdy ma pewien instrument obrony. Otóż jak się postawi te zwierzęta obok siebie, to widzimy lwa, prawda, widzimy węża, widzimy jadowite węży i wiemy mniej więcej, jaki jest system obrony. Człowiek, gdy go się postawi jako gołą postać, no to wydaje się bezbronny kompletnie, prawda? Otóż właśnie on ma element obrony postaci infami. To jest prawo naturalne. Ja nie wytłumaczę Państwu dokładnie, ale jeżeli przyjrzymy się na przykład islamowi, gdzie tam jest fatwa, czyli klątwa, jeżeli przyjrzymy się innym plemionom afrykańskim, wszędzie funkcjonuje coś takiego, w kościele funkcjonuje ekskomunika. Proszę Państwa, widzimy wyraźnie, że wszyscy do tego doszli. Czyli jeżeli wszyscy dochodzą do sytuacji, że klątwa może odnieść skutek, to znaczy, że jest to prawo naturalne i że ono działa. Bo gdyby to jedna jakaś organizacja, czy jedna część społeczeństwa do tego doszła, no to byśmy powiedzieli, że to jest jakaś sekta, czary mary i tak dalej. Jeżeli wszyscy tego dochodzą, to znaczy, że to jest skuteczne. Kiedy to jest skuteczne? Sięgnąłem opinii egzorcysty. Bardzo wysoko postanowionego egzorcysty. Zaciekawiło mnie to. I zapytałem się, proszę mi zaopiniować, co to jest infamia. Z punktu widzenia Kościoła oczywiście jest to odejście od zasad wiary i tak dalej, prawda, nieprzestrzeganie zasad i tak dalej. Z naszego punktu widzenia jest to odejście, czyli przyczyną infamii jest odejście od zasad moralnego postępowania, budowania wspólnoty, czyli dobra wspólnego, etc., etc. I infamia polega na tym, że społeczność zgromadzi się w pewnym momencie. Jeżeli to są ludzie sprawiedliwi, tak mi wytłumaczył egzorcysta, jeżeli to są ludzie sprawiedliwi i wydadzą taką opinię o członku społeczności, że on jest infamią, famia to jest sława, infamia to jest niesława, że obejmujemy cię niesławą, to oddziaływanie jest takie, że my cię nie chcemy. Odrzucamy cię z tej społeczności. To jest rzecz w czasie pokoju. W czasie wojny, gdy wybucha wojna, ta sytuacja zamienia się w sytuację zdrady. Jesteś zdrajcą i powinniśmy cię nawet zabić, prawda? I zasada infamii była taka, że infamis infamisa mógł zabić, żeby się uwolnić od infamii. To są straszne reguły naszych przodków, bo my nawiązujemy do przodków, ale one działały, czyli objęcie infamią było zakazem podawania ręki, odkłaniania się, odpowiedziana na wezwanie na pojedynek i tak dalej. Człowiek tracił zdolność honorową. I to było bardzo skuteczne. Dam tylko jeden przykład. Jakbyście Państwo sięgnęli po Radziejowskiego, tego co raz pod ujściem, szybko Sejm objął go infamią, ponieważ on bez walki poddał pił. Pamiętacie? Ujście. I od tego zaczęło się polskie nieszczęście. Od razu został objęty infamią. I on całe życie, był bardzo zamożny człowiek, walczył o zdjęcie tej infamii. Cały majątek sprzedał i na końcu Sejmu zdjął tą infamię. Bo na czym polega też zdjęcie infamii? Zdjęcie infamii polega na tym, że te osoby powinni publicznie przeprosić, prosić o wyznaczenie jakiejś pokuty, jakiejś kary i wtedy my możemy zdjąć infamię. Czyli ta osoba musi się zachowywać w sposób nawiązujący do budowania wspólnoty, a nie demontowania wspólnoty. Czyli jest to instrument paranormalny, byśmy powiedzieli, instrument, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale on jest skuteczny. Jeżeli prześledzicie Państwo infamię, jaki wydawał Sejm Walny, to one były nadzwyczaj skuteczne i to każdy wie. Ja myślę, że każdy wie i każdy się już tego obawia. W związku z tym nie wiem, czy to wystarczyło, drodzy Państwo. Jest tu pewne misterium. No nie wszystko w świecie da się zrozumieć. To musimy. Najinteligentniejszy człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć, ale myśmy to, że tak powiem, nieładnie to powiem, przetestowali, drodzy Państwo, jako Sejm Walny, nadając infamię na
Donalda Tuska, nadając infamię na profesora Komorowskiego, nadając infamię na inne jeszcze osoby, które w ciągu 3-4 miesięcy nagle straciły w ogóle orientację w tym, co robią i straciły wszystkie urzędy praktycznie. Jakie jeszcze panie zaroki, może jeszcze zapomniałem? No, Cikorski, Palikot. Drodzy Państwo, oni w ciągu 2-3 miesięcy, ktoś może powiedzieć, że to był niesamowity zbieg okoliczności. No, może i tak. Ale infamia była wydana. W związku z tym teraz przekonamy się, jak działa infamia, jeżeli Państwo pozwolicie, zacznę od tego punktu, bo uważam, że możemy te dwa punkty, czyli Olga Tokarczyk, że tak powiem w pakiecie, wydawnictwo Agora, jeżeli oczywiście będziemy nad każdym indywidualnie głosować, ale czy jesteście Państwo za tym, żeby się tym zająć, żebyśmy byli, jest jakiś głos, proszę bardzo, niech Pan podejdzie i powie, jakie jest Pana stanowisko na ten temat. Może jakby Pan był uprzejmy bokiem przejść. Bo ja bym chciał od tego już zacząć, czyli porządek zacząć od tego, bo tu nie było kontrowersji, jeszcze drugi głos w tej sprawie. W tej konkretnej sprawie, infamy, dobrze? Zabieracie głos już w tej konkretnej sprawie, czyli ja mówię tak. Porządek obrad jest jak gdyby przyjęty na zasadzie domniemania, rozszerzony, bo żaden punkt nie odrzuciłem, a jednocześnie proponuję zająć się tym problemem infamy, prawda? No i już jest pierwszy głos, czyli poddaję w tym momencie, to proszę Państwa otwieram.